I teraz od nas ostatnie pytanie. Powrócimy jeszcze na chwilę do sportu. Dlaczego w Cieszynie podjęto decyzję o budowie hali sportowej, o budowie stadionu? Czy ktoś pytał mieszkańców, czy przypadkiem nie bardziej potrzebujemy basenu? To są takie sygnały, które dostajemy bardzo często i do redakcji, i dostajemy sporo pytań na ten temat. Dlaczego jest w Cieszynie tak, że zwykły Kowalski nie może sobie pójść na basen, bo nie ma dokąd? Baseny, które mamy, albo są zajęte przez grupy. Musimy jeździć do Bielska, musimy jeździć do Żor, musimy jeździć do Skoczowa. Czy w ogóle myśleli Państwo o tym, żeby poszukać inwestora, który zbuduje w Cieszynie prawdziwy basen otwarty dla wszystkich 7 dni w tygodniu? Rozumiem, że basen otwarty, ale nie kąpielisko miejskie letnie, całoroczne. No, szanowni Państwo, no pomarzyłoby się. Z tym budżetem chyba nie będzie to możliwe. Zresztą z naszym stadionem też ostatnio koszty, które są wykazane, jak będzie nam to rosło, to też jest duży problem. Na początku dostaliśmy informację, że stadion będzie nas kosztował 7 milionów, potem musiał być zaproponowany, został troszkę mniejszy, żeby nam się zmieścił na tym terenie, miał kosztować 5, teraz już kosztuje 10, także myślę, że jak go zbudujemy, będzie kosztował 15. No, takie są realia. Szanowni Państwo, oczywiście należałoby zapytać mieszkańców. Podejrzewam, że z lodowiska raczej nie zrezygnujemy, bo budynek jest wybudowany w czasach, kiedy ani pan nie był w radzie, w ratuszu, ani ja nie byłam w radzie, więc myślę, że tutaj zburzenie hali widowiskowej raczej nie wchodzi w grę. Natomiast no ja się cały czas waham, czy to powinniśmy budować stadion lekkoatletyczny, czy powinniśmy jednak to kąpielisko budować. Powiem szczerze, że dla mnie kąpielisko byłoby ważniejsze, zwłaszcza, że patrzymy na to, że z kąpieliska korzystają wszyscy, ze stadionu korzystają sportowcy oczywiście, których chcielibyśmy mieć jak najwięcej, no ale jednak no nie jest to tak idealnie, że wszyscy będziemy uprawiać sport, a należy pamiętać, że to ten basen byłby użytkowany również przez czeską stronę Cieszyna, czyli w sumie to jest 70 tysięcy mieszkańców, których mamy po obu stronach. Myślę, że przyjdzie na to czas, żebyśmy się nad tym zastanowili. I oczywiście ja obiecuję ze swojej strony, tak jak mówiłam, każda inwestycja miejska będzie dyskutowana z mieszkańcami i na to chcemy położyć nacisk. To Państwo decydujecie, czy chcecie, czy nie chcecie, czy chcecie to w takiej formie, czy w innej formie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zacznę od tych konsultacji, ponieważ one były prowadzone w różnych wymiarach. Po pierwsze z radnymi, gdzie odbywały się konsultacje, a nawet bym powiedział zażarte dyskusje. Co ma być pierwsze? Ja traktuję radnych poważnie, to są reprezentanci państwa. I sądzę, że oni są wśród was i reprezentują wasz głos, bo jeżeli by tak nie było, to po co tych radnych wybierać? Szanowni Państwo, po drugie, takie konsultacje były prowadzone ze środowiskiem sportowym, z Radą Sportu i również tam była dość zażarta dyskusja dotycząca tego, które inwestycje powinny być realizowane w pierwszej kolejności, a które w drugiej kolejności. Tego wyboru dokonała Rada Miejska Cieszyna ostatecznie. Rzeczywiście, ja się przyznaję do tego, wnioskowałem również o tego typu priorytet i większość Rady Miejskiej opowiedziała się za tak ustawionym priorytetem, ale każdy z nas ma pewnego rodzaju wątpliwości. No ja powiem, w naszym kierownictwie w Urzędzie Miejskim mieliśmy zdania też podzielone, ale decyzja należała do radnych i im za to dziękuję. Szanowni Państwo, krótko o basenie. Mamy basen przy Szkole Podstawowej nr 4 i mówię o nim w kontekście tego, że niedawno taka inwestycja została przeprowadzona. Zdecydowaliśmy się na dofinansowanie basenu na Uniwersytecie Śląskim. Ja osobiście wodzę z założenia, że zamiast budować coś nowego,
i stary zostawiać, a niech tam już z nim się dzieje co chce, to lepiej jest wzmocnić inną instytucję, która nawiasem mówiąc pozyskała środki zewnętrzne, bodajże 3,5 miliona złotych, czyli Uniwersytet Śląski w pewnym sensie zrobił nie tylko coś dla siebie, ale również zrobił coś dla miasta. Wobec tego, jeżeli my możemy połączyć siły i zrobić coś więcej razem, a nie znowu dzielić się, ci tu, ci tu, ci tu. My w tym kontekście dzielenia pozwolę sobie odnieść się do rozmowy z jakimś mieszkańcem Ustronia, przypadkowa rozmowa. On mówi, słuchajcie, czemu wy na tym Śląsku Cieszyńskim się tak dzielicie? On mówi, wy, bo przybył z Górnego Śląska. Wy wszędzie wszystko chcecie mieć i potem nie zawsze to ekonomicznie funkcjonuje. I mówię to w kontekście tego, jeżeli mogliśmy dofinansować Uniwersytet Śląski, podjąć taką decyzję, ja uważam ją za bardzo dobrą. I ten basen powinien być przygotowany tak, żeby był znacznie lepszy pod względem komfortu skorzystania. Hala sportowa to jest kolejne przedsięwzięcie, które niezwykle jest potrzebne Szkole Podstawowej nr 4, Liceum Kopernika, Liceum Usłowskiego, Zespołowi Szkół Budowlanych. Przy okazji możemy połączyć dwa cele. Budowa hali sportowej i parking wielopoziomowy. Gdyby tu byli jeszcze przedstawiciele klubów sportowych, to by powiedzieli, a my potrzebujemy jeszcze na nasze zajęcia popołudniowe, bo już jest ciasno, bo nie mają tego typu obiektu. Także myślę, że ta kolejność jest dobra, konsultacje zostały przeprowadzone, wątpliwości zawsze się ma przy takich decyzjach. Dziękuję. Jeśli tylko mogę dodać, ja myślę, że to chodziło o naszą halę sportową, w której mamy lodowisko, czyli już wybudowaną. Nową. Natomiast ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy państwo kiedyś próbowali prywatnie skorzystać z basenu w godzinach popołudniowych, któregokolwiek, przychodząc jako osoba indywidualna? Niemożliwe, dlatego że są grupy, są baseny zajęte i nie można z tego korzystać. Proszę mi pokazać basen, który funkcjonuje w niedzielę, gdzie moglibyśmy razem z dziećmi na ten basen pójść. Ja się jak najbardziej zgadzam. Mam nawet pytania od naszych gości, których mamy w firmie. Czy możemy gdzieś w Cieszynie skorzystać z basenu? Ja mam kłopot z tym. Jak ja mam dopowiedzieć, szanowni państwo, w tych wszystkich godzinach korzystają nasi mieszkańcy z tego. To nie są osoby nie wiadomo skąd, to są nasi mieszkańcy. Tak, ja owszem... Proszę? Tak, wspieramy, między innymi rodziny z dziećmi. Większość godzin zajęć to są godziny dla dzieci. Wspieramy również, w sposób szczególny traktujemy osoby niepełnosprawne, bo mówiąc szczerze, faktycznie brakuje tego. Czyli priorytet jest dla dzieci w wieku szkolnym, dla osób niepełnosprawnych, no i właściwie powiedziałbym, że to są te, i przepraszam, jeszcze dla klubów sportowych, no bo te kluby też chcą mieć stosunkowo tanio. Szanowni państwo, godzina utrzymania basenu to jest koło w Szkole Podstawowej nr 4 około 180 zł. Kluby sportowe płacą około 40 zł za tę godzinę. I to też jest wsparcie miasta dla tego typu przedsięwzięć. Chcemy, żeby młodzi uczyli się i osiągali wyniki. I oczywiście chcielibyśmy mieć te różne rzeczy, ale, szanowni państwo, lista jest nieubłagalna. Jak chcemy mieć coś, to coś z tej listy musimy zdjąć. Tyle mamy pieniędzy, ani mniej, ani więcej. Dziękuję. A ja mam jeszcze odnośnie basenu mam pytanie. Czy państwo myśleli o tym, żeby ściągnąć tu inwestora? Dlaczego to musi być akurat kąpielisko miejskie? Dlaczego nie można oddać tego inwestorowi zewnętrznemu, który zbuduje nam basen, aquapark, z którego wszyscy będziemy mogli korzystać? Proszę pani Gabriela. Doprecyzowałam pytanie, bo nie dostałam na nie odpowiedzi, a było w pytaniu. Ja myślę, że mogę obiecać, że będziemy starać się o to, żeby pozyskać zewnętrznego partnera. Mamy taki pomysł, żeby jeden z naszych parkingów został zbudowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Myślę, że da się znaleźć kogoś, kto mógłby nam taki basen wybudować. Pytanie, jak szybko go znajdziemy i co jesteśmy w stanie oprócz terenu jeszcze
zaproponować. Myślę, że no ja będąc radną raczej nie szukam inwestorów, więc myślę, że to zostaje na przyszłość. Tylko tu powiem, że takie rozmowy już prowadzimy, czyli dokonujemy takiego rozeznania, no ale zawsze to jest pewien plan biznesowy, to się komuś musi opłacać. Dziękuję. Przepraszam, musi się opłacać przedsiębiorcy, my dokładamy.